Jak? Co? Kto? Czyli najważniejsze pytania, jakie zadaje przedsiębiorca. Witaj. Nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak działają najczęściej przedsiębiorcy, na podstawie jakich pytań? Pierwszym, jakie jest, jeżeli ktoś jest specjalistą, tak najczęściej zostaje się właśnie osobą, która zajmuje się przedsiębiorczością, staje się przedsiębiorcą, czyli coś potrafię robić, coś potrafię wyprodukować, świadczę jakieś usługi, ktoś u mnie coś zamawia, zaczynam to sprzedawać, zostaje przedsiębiorcą. Zaczynamy od działalności jednoosobowej, coś robimy. Czyli tutaj jest pytanie: co? Co potrafię robić? Co trzeba zrobić, co, czego, jakby co potrzebuje ode mnie rynek? tak? Czego potrzebuje ode mnie rynek? I teraz kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy stajesz się przedsiębiorcą, zgodnie z polskim prawem, no musisz być niemalże alfą i omegą. Musisz znać odpowiedzi na pytania prawne, musisz działać zgodnie z RODO, z ochroną danych osobowych, mieć regulaminy, umowy, legalnie działać. Musisz znać się na księgowości, musisz dobrze legalnie księgować, musisz mieć odpowiednią formę prowadzenia działalności mniej lub bardziej bezpieczną, w zależności od tego właśnie, na ile masz wiedzy i jakie masz potrzeby. Musisz pozyskiwać klientów, tak? Musisz umieć wyceniać, musisz umieć sprzedawać, musisz umieć robić marketing, musisz zadbać o cyberbezpieczeństwo i zgodnie z duchem czasu, z technologią i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, jak to wszystko zrobić, żeby to wszystko potrafić? No i teraz dobre jest to, że nie wszystko musisz umieć robić. I teraz część rzeczy zaczynamy delegować na zewnątrz. Ale najpierw, co na Powinna potrafić taka osoba, dlatego że kiedy prowadzę szkolenia, przychodzą czy też prowadzę kursy, tak? I później mamy sesję pytań i odpowiedzi, i bardzo często ktoś mi mówi: Marcin, ale ja zdelegowałem, ja oddałem sobie na zewnątrz te rzeczy, i ja nie potrafię dokładnie robić marketingu, ale agencja marketingowa, która to robiła, nie robiła tego do końca dobrze, tak? Albo wręcz robiła to bardzo źle, tak? Ktoś może powiedzieć: Marcin, ale ja oddałem po prostu prowadzenie księgowości na zewnątrz, i teraz mam problemy w urzędzie skarbowym, i teraz zauważ, że ty nie potrzebujesz wiedzieć. Wiedzieć, nie potrzebujesz wiedzieć, co dokładnie ma być, przepraszam, nie musisz wiedzieć, jak to zrobić, musisz wiedzieć, co ma być zrobione, musisz wiedzieć, co ma być zrobione, nie musisz wiedzieć, jak to zrobić. I teraz to, co jest bardzo ważne, ty nie musisz się nauczyć dokładnych rzeczy, takich właśnie, jak dokładnie zaksięgować. Daną rzecz, jak napisać umowę spółki Zo, Nie musisz wiedzieć, jak zrobić dokładnie marketing, ale musisz wiedzieć, czego chcesz. Musisz wiedzieć, co chcesz. Czyli ty musisz powiedzieć tak: Chcę mieć 10 klientów. Jak idziesz do agencji marketingowej, to nie musisz powiedzieć, że chcę, żeby było dużo lajków, chcę, żebyście byli w odpowiednich kanałach, chcę, żebyście napisali w taki i w taki sposób tekst, do tego dostosowali takie grafiki, dlatego że to da najlepsze rezultaty. Ale ty musisz wiedzieć, czego ty chcesz. Ty musisz wiedzieć, że chcesz mieć 10 klientów o wartości X, tak? Wierzyć o tym, ile no na przykład potrzeb, ile masz czasu na to, żeby obsługiwać tych mm, klientów, do ilu, z iloma osobami możesz się kontaktować, tak? Ty musisz wiedzieć, że chcesz działać legalnie. Więc jeżeli pójdziesz na przykład do kancelarii prawnej, żeby ci napisała umowę spółki z to musisz powiedzieć: hej, chcę, żebyście mnie zabezpieczyli, na przykład w momencie, kiedy mój wspólnik umrze, to żebym ja mógł odkupić te udziały. Ty musisz wiedzieć, tak? Czego ty chcesz, czego ty potrzebujesz, i to jest to, czego potrzebuje przedsiębiorca się nauczyć, tak? Czyli jak mamy te trzy, tak, te trzy kategorie, takie za chwilę przejdziemy do. Trzeciej, to musisz wiedzieć czego ty chcesz, jak to zrobić, tak? To już ta osoba musi wiedzieć, tak? Ta osoba musi wiedzieć jak to zrobić. Ty musisz wiedzieć czego ty potrzebujesz, co ty chcesz, żeby ostatecznie było, i to jest to na czym ty się skupiasz jako przedsiębiorca. I teraz sekretem najskuteczniejszych przedsiębiorców, jakich znam, chociaż tak się mówi sekretem, dobrze, że to brzmi nikt tego praktycznie nie ukrywa, tak? Tego nikt nie ukrywa. Sekretem jest to, że jeżeli ty dokładnie nie wiesz czego potrzebujesz, to wtedy idziesz w delegowanie, ale odpowiednie delegowanie. Czyli jest piękna książka, e, Nie jak lecz kto, tak mi się wydaje, Nie jak lecz kto. Świetna książka, e, i w tej książce jest napisane, że jak znajdziesz odpowiednią osobę, to wtedy ta osoba będzie już wiedziała, jak to zrobić i co trzeba zrobić. My zazwyczaj działamy inaczej. Przyznawam się, że ja też zazwyczaj działam inaczej. Dlaczego? Dlatego, że ja nie, nie zawsze wiem, jak należy coś zrobić, ale wiem, co należy zrobić. Większość moich klientów uważa, że najpierw musi się nauczyć, jak coś należy zrobić, żeby później znaleźć daną osobę, która mogłaby. To zrobić, ale uważa, że potrzebuje być lepsza od tych osób, no, żeby się nie dać oszukać, tak? Żeby na pewno wiedzieć i to kontrolować, tak? Ja dużo częściej miałem takie podejście, że muszę znaleźć m, osoby, które dokładnie wiedzą, jak coś zrobić, to, żeby zrealizować moje cele, czyli ja wiem, czego chcę, wiem, co chcę, tak? I te osoby mają wiedzieć, jak to zrobić. A w tej książce jest pokazana jeszcze jedna metoda, którą mi właściwie to uświadomiło, że większość osób, które znam, które są majętne, bogate, skuteczne. Tak? To są osoby, które zaczynają od pytania kto, a dopiero później tych os te osoby mówią jak to należy zrobić i co należy zrobić, i bardzo często właśnie te osoby nie są w ogóle zainteresowane tematem jak i co, jeżeli znajdą odpowiednie osoby, które mogą to zrobić. Najczęściej wtedy sama rekrutacja na to stanowisko czy na daną współpracę jest albo po bardzo mocnych rekomendacjach, tak? Albo jest po prostu bardzo dobrze przeprowadzona rekrutacja, żeby znaleźć kogoś, kto wie, jak należy coś zrobić i co należy zrobić, żeby był efekt, który sobie ktoś założy. Tak, żeby sobie dana osoba założyła. Czyli w momencie teraz, kiedy ja chciałbym otworzyć firmę, która zajmie się sprzedażą nieruchomości w Chorwacji, to większość osób mogłoby powiedzieć tak: No to ja potrzebuję nauczyć sprzedawać się nieruchomości w Chorwacji. Tak potrzebuję otworzyć firmę, yy, która będzie sprzeda yy, sprzedawała w nieruchomości w Chorwacji. Czyli potrzebuję dowiedzieć się, jak tutaj zakładać firmy yy, w Chorwacji, jak zacząć działać, jak nie wiem pozyskiwać, gdzie należy dawać ogłoszenia i tak dalej i tak dalej. Czyli jak to zrobić, żeby sprzedać te właśnie rzeczy? Jak już te rzeczy ktoś się dowie, to później może powiedzieć: "No dobra, to możemy zacząć skalować". Teraz potrzebuje odpowiedniej osoby, która doda dobre ogłoszenia, która ma tutaj kontakty, która zacznie to wszystko ogarniać tak, żeby sprzedawać i będzie na przykład miała takie kompetencje jak, jak sprzedawać, jak mm, do robić dobre ogłoszenia na których portalach należy to zrobić być może będzie miała jakieś kontakty ale tutaj to już wchodzimy w level trzeci czyli ten właśnie kto kto może stworzyć tą firmę dla mnie czyli tak naprawdę jak zaczniemy od tego pytania nie jak lecz kto no to wtedy wejdziemy sobie w to że możemy pomyśleć a kogo ja tu znam Albo kogo muszę, mogę zrekrutować, z kim mogę wejść we współpracę, kto wie, jak otwierać firmy w Chorwacji, kto wie, jak wygląda prawo w Chorwacji, kto ma kontakty na rynku nieruchomości, kto ma licencję pośrednika, kto wie, jak pozyskiwać właśnie takie nieruchomości, jak pozyskiwać inwestorów. I ty, wtedy, kiedy masz taką osobę, to już oddajesz odpowiedzialność za te wyniki właśnie tej osobie. Więc to jest kilka kroków tutaj mamy i popatrzcie, w którym wy jesteście mi, Miejscu. Czy wy potrzebujecie za każdym razem wziąć i wszystkiego się nauczyć, odrobienia prostego ogłoszenia, pójść porozmawiać z klientem, samemu sprzedać, samemu nauczyć się, jakie są przepisy prawa i tak dalej, i tak Czy jesteście taką osobą, która powie, dobra, jak już wiem, co jest potrzebne i mam tą czeglistę, no to wtedy sobie po kolei te rzeczy podeleguję dalej. Czy na przykład idziecie do naprawdę dobrego specjalisty, do kogoś, kto przeszedł tą drogę, do kogoś, kto jest dobry, kogoś, kto być może zamiast mentorem zostaje właśnie wspólnikiem, współpracownikiem, tak? I ta osoba zaczyna z Wami współpracować, i wtedy zaczynacie osiągać no, największe efekty, największe rezultaty. Z osób, które obserwuję, z którymi mam przyjemność współpracować i które mają najszybciej, największe rezultaty, to są właśnie osoby, które znajdują odpowiednie osoby, które w Procentach przyjmują odpowiedzialność za dany temat. Ktoś jest mega specjalistą w swojej dziedzinie nie musi znać się na marketingu, nie musi tych wszystkich programów znać, nie musi wszystkiego umieć pod warunkiem, że znajdzie mega dobrą osobę. Która zajmie się tym i dowiezie wyniki. Być może to będzie za drugim, trzecim, może nawet czwartym razem. Być może się na czymś sparzycie, być może pójdzie coś nie tak, ale może tutaj wtedy trzeba znaleźć kogoś, kto potrafi zrekrutować taką osobę. I znowu zastanowić się, nie co ta osoba musi umieć, nie jak tą osobę zrekrutować, nie co ja muszę umieć, żeby dobrze zrekrutować taką osobę, ale kto może zrekrutować dla mnie taką osobę, która później zajmie się tym, co potrzebuje, żeby było zrobione. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.